Ewolucja jest lepsza niż rewolucja. Jestem przeciwnikiem postępowania w chaotyczny i niezaplanowany sposób. Od początku podjęcia pracy nie traciłem swojego celu z oczu. Decyzja o zwolnieniu nie była wynikiem jakiegoś szaleńczego zrywu, tylko naturalnym, kolejnym etapem realizowanego planu. Trzy lata przed zwolnieniem założyłem wspólnie z żoną firmę zajmującą się doradztwem finansowym. Rok przed zwolnieniem rozpocząłem działalność inwestycyjną w sektorze nieruchomości. Zanim rzuciłem się na głęboką wodę, postanowiłem najpierw sprawdzić, jak głęboka ona faktycznie jest. Mogę z doświadczenia powiedzieć, że trudno jest być szamponem dwa w jednym. Równoczesna praca na etacie i prowadzenie własnej firmy zawsze będzie utrudnione, ponieważ cokolwiek byś nie robił, nigdy nie skupisz swojej uwagi w 100% na swoim celu. Najczęściej celem Twojego pracodawcy będzie kupienie od ciebie maksymalnego zaangażowania w pracę. Zakładając, że chcesz prowadzić własny biznes, ile zaangażowania w to pozostanie Ci, kiedy wrócisz zmęczony z pracy? Działałem tak przez trzy lata, aż do momentu, kiedy stwierdziłem, że wystarczająco rozkręciłem własny biznes, aby utrzymać swoją rodzinę. Być może osiągnąłbym dużo lepsze rezultaty, gdybym od razu prowadził wyłącznie własną firmę, ale całkiem możliwe, że zabrakłoby mi doświadczenia i ogłosiłbym bankructwo. Po fakcie można sobie gdybać, lecz nie ma to większego sensu. Liczy się to, co możesz zrobić, a nie to, co mogłeś zrobić? Chciałbym podzielić się z Tobą pewnymi doświadczeniami, które spotkałem mnie wtedy, kiedy zwalniałem się z pracy. W skrócie. Wszyscy patrzą na Ciebie jak na wariata. Wynika to z faktu, że kiedy masz już dobrze płatną i stabilną pracę, to masz to, czego pożąda 90% ludzi. Kiedy postanowisz zwolnić się z takiej posady, większość będzie patrzyła na Ciebie tak, jakbyś wyrzucał na śmietnik nowy telewizor. Bardzo spodobało mi się kiedyś powiedzenie Barany najgłośniej ryczą, kiedy jeden z nich próbuje opuścić stado. To dość odpowiednie stwierdzenie do opisywanej sytuacji. Zróbmy pewien test. Napisz proszę z przekonaniem zdanie Nie zależy mi na dobrze płatnej i pewnej pracy, wolę ryzykowną działalność gospodarczą. Proszę cię o to, byś zobaczył, co czujesz, pisząc te słowa. Być może już jesteś przedsiębiorcą i bez cienia wątpliwości zgadzasz się z tym stwierdzeniem, ale możesz być równie dobrze pracownikiem, który funkcjonuje od 10 do 10 i wcale nie jest ci łatwo napisać coś takiego. Pracując na etacie, też możesz się dorobić. Prezesi wielkich spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych to też pracownicy. Ich roczna pensja często przekracza majątek niejednego zamożnego przedsiębiorcy. Ale problem polega na tym, że trudniej będzie ci zostać takim prezesem, niż stworzyć dobrze zarabiający biznes. No i trzeba też sobie zadać jedno pytanie: czy prezes takiej firmy może mówić o spokoju i wolności? Drogi czytelniku, mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Napisz proszę poniżej: nie chcę być prezesem spółki giełdowej i nie chcę otrzymywać 5 milionów złotych rocznie pensji. Proszę cię o napisanie tych zdań, ponieważ pozwoli ci to sprawdzić, jakie są twoje przekonania na temat pracy. To bardzo ważne, ponieważ z nich wynika większość decyzji, które podejmujesz. Z moich obserwacji wynika, że im bardziej pragniesz pracy, tym masz mniej pieniędzy. Strach przed utratą stałej pensji powoduje, że nie masz czasu i siły na działania, które doprowadziłyby cię do wolności finansowej. Im dłużej tkwisz w tym strachu, tym bardziej bezradnym się stajesz. Strach jest najsilniejszą ze znanych ludzkości emocji. Gdyby zastanowić się nad tym, który strach jest najstraszniejszy, to myślę, że można by powiedzieć, że jest to strach przed nieznanym. Czego boisz się oglądając horrory? Wielkiego stwora z kłami i szpigulcami na rękach? Jak już wyjdzie ze swojej kryjówki, to przestaje być straszny, jest nawet trochę śmieszny. Prawdziwy strach odczuwamy wcześniej. Kiedy bohater idzie ciemnym korytarzem, słyszy z daleka krzyk i nie ma pojęcia, co go czeka za rogiem. Podobnie jest z założeniem własnego biznesu. Zawsze będziesz odczuwać strach przed nieznanym. Czy kiedykolwiek myślałaś o tym, że warto byłoby założyć własną firmę i zostać swoim szefem? Nie czytałem badań na ten temat, ale założę się, że każdy pomyślał o tym w swojej karierze zawodowej przynajmniej raz. Czy zaraz po tym, jak pomyślałaś o własnej działalności gospodarczej, zadałaś sobie jedno z poniższych pytań? Po pierwsze, a co jeśli nie będę miał klientów? Po drugie, a jeśli mój produkt okaże się do niczego. Trzecie, jaką mam gwarancję, że będę miał co miesiąc pieniądze? Po czwarte, co stanie się, kiedy nie będę w stanie zapłacić ZUS-u? Pięć, a jak zachoruję? Kto będzie mi płacił pieniądze? I po szóste, jaką mam pewność, że mój biznes wypali? Jeżeli zadałeś sobie czytelniku takie pytania, to dobrze. Są one oznaką tego, że z pewnością twardo stąpasz po ziemi. Istnieją ludzie, którzy myśląc o biznesie mówią: ryzyko? Jakie ryzyko? To pewna okazja. Słyszałem w życiu wiele historii w stylu na pewno by mi się udało, gdybym zamówił u innego dostawcy nie brał tego kredytu u lichwiarzy sprawdził, czy magiczne tabletki na odchudzanie są dopuszczone do handlu w Polsce itd. Zasada jest prosta. Ktoś, kto nie czuje strachu przed niczym, jest głupi. Jeżeli czuje strach, ale mimo wszystko działa to znaczy, że jest odważny. Z pewnością spotkałeś się kiedyś z potocznym określeniem, kto nie ryzykuje, ten nie zarabia. Każdy to wie, ale nie każdy dopuszcza to do swojej świadomości. Chcę powiedzieć Ci, że na świecie nie ma dochodowych okazji bez ryzyka. Podam Ci kilka przykładów, na których dobrze zobaczysz różnicę pomiędzy tym, co gwarantowane, a tym, co ryzykowne w kontekście zysków i ewentualnych strat. Po pierwsze, lokowanie pieniędzy. Możesz zgodzić się na gwarantowaną lokatę. I zarobisz 4,5% w skali roku. Masz gwarancję, zysk ledwie pokrywa inflację. Możesz zgodzić się na fundusz inwestycyjny. Były czasy, że mogłeś zarobić na funduszu 70% rocznie, ale całkiem niedawno mogłeś stracić 70% swoich pieniędzy z takiej inwestycji. Możesz wybrać lokatę strukturyzowaną i dzięki temu masz szansę, że zarobisz więcej niż na lokacie. Natomiast gwarancja dotyczy często tego, że otrzymasz minimum swój zainwestowany kapitał. To oznacza również, że możesz zarobić np. 15% rocznie, ale równie dobrze możesz nic nie zyskać i zachować jedynie swój kapitał. Po drugie, w czasy last minute. Jeżeli myślisz o spędzeniu urlopu w konkretnym miejscu, możesz zamówić w czasy z wyprzedzeniem i dokładnie znać termin swojego wyjazdu oraz hotel, w którym zamieszkasz. Będzie cię to kosztowało więcej. Możesz również zaplanować przybliżoną datę swojego urlopu i czekać do ostatniej chwili na jakąś cenową okazję. Jest szansa, że zapłacisz dużo mniej, ale bierzesz na siebie pewne ryzyko. Może okazać się, że nie pojedziesz do hotelu, o którym myślałeś, bo nie ma w nim już wolnego miejsca. Po trzecie, sprawdzona firma budowlana i znajomi kolegi szwagra. Kiedy budujesz dom lub przeprowadzasz remont, możesz zatrudnić do niego renomowaną firmę budowlaną i podpisać umowę, co sprawi, że zapłacisz więcej, ale będziesz spokojny o zlecone prace. Możesz zatrudnić bez umowy na czarno fachowców znikąd. Wycena robót będzie pewnie niższa, ale nie masz pewności, czy wszystko zostanie właściwie zrobione. Po czwarte, sposoby zarabiania. Możesz pracować na etacie i mieć pewność, że w kolejnym miesiącu dostaniesz wypłatę. Znasz też w przybliżeniu jej wysokość, ale wiesz też, że 3000 zł nie zamieni się nagle w 20 tysięcy złotych. Możesz również prowadzić własny biznes. Nie będziesz miał żadnej gwarancji zarobku. Co więcej, pewnie nie będziesz miał regularnych wpływów. Możliwe jest natomiast to, że zarobisz o wiele więcej niż na etacie. Jeżeli zastanowisz się nad tym chwilę, to bardzo szybko dojdziesz do wniosku, że codziennie podejmujesz takie decyzje. Świat biznesu jest tak skonstruowany, że jeżeli ktoś bierze na ciebie ryzyko, to chce na tym zarobić. Twój pracodawca robi dokładnie tak samo. Zatrudnia cię na etat i przyjmuje ryzyko tego, że będzie ci musiał płacić co miesiąc wypłatę, niezależnie od kondycji jego firmy. Wychodzi natomiast z założenia, że na twojej pracy musi zarobić. Co do samego ryzyka, błędem jest brać na siebie każde ryzyko. Chodzi o to, aby wybierać sytuacje, w których potencjalny zysk jest bardziej prawdopodobny niż potencjalna strata. Do czego zmierzam? Jeżeli naprawdę chcesz zarabiać, musisz zacząć podejmować ryzyko. Im bardziej strach przed nieznanym będzie cię paraliżował, tym mniejszą masz szansę, że cokolwiek ci się uda. Bierz na siebie ryzyko, ale nie bądź kamikadze. Bankructwo nie jest zachowaniem, za które komornik wręczy twojej rodzinie medal. Szukaj Kalkulowanego ryzyka, takiego, na którym możesz zarobić. Nie chcesz od razu rzucać pracy? To bardzo dobrze, ja też nie miałem na to odwagi. Zacznij działać po godzinach. Będzie cię to kosztowało więcej wysiłku, ale zmniejszysz ryzyko utraty stałych dochodów. Jeżeli zaczniesz tak działać, musisz mimo wszystko liczyć się z tym, że aby pójść dalej, będziesz musiał zrezygnować z pracy na etacie. Nieustannie będziesz musiał podnosić poprzeczkę. Twój rozwój i rozwój Twojej firmy polega na tym, że drobnymi krokami musisz opuszczać strefę komfortu. Jeżeli twoje decyzje w biznesie nie będą niosły za sobą żadnego ryzyka, to oznacza, że zacząłeś się cofać. Dlaczego? Zacząłeś się cofać, bo przestałeś się rozwijać. Stopniowo zwiększaj więc skalę swojej działalności. W ciągu sześciu lat, co roku, podnosiłem obrót mojej firmy o 100%. Uważam jednak, że gdybym po roku prowadzenia firmy dostał kapitał, którym dzisiaj zarządzam, to straciłbym go w dwa miesiące. Mogę poradzić ci z własnego doświadczenia: zacznij szukać ryzyka, na którym możesz zarobić. Rób to regularnie. Myśl o zwolnieniu się z pracy, zwiększaj skalę działalności i szukaj okazji na zminimalizowanie ryzyka. Postaw na swoim i bogać się coraz mniejszym nakładem pracy. Kiedy nie czujesz żadnego stresu przed podjęciem decyzji, zastanów się, czy nie podnieść sobie poprzeczki. Kiedy ogarnia cię przerażenie na myśl o podejmowanym ryzyku, odpuść go. Podnoś nieustannie poprzeczkę.